body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć. Na żywo. Cześć i czołem. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną jest Kuba i Jacek. Wybierzcie, moi przyjaciele, jakieś czołgi. Wybieramy. I kochani, gramy. Nie wiem, dlaczego mam przywództwo Plutonu, ale dobra, niech będzie. Gramy, słuchajcie, drugi odcinek, bo jak wiecie, jestem gapa i włączyłem przez przypadek nagrywanie. I włączyłem magia bonusy. I jako, że jestem skąpy, to postanowiłem nagrać dwa odcinki, żeby się one nie zmarnowały. Ale mamy polskie czołgi, więc zabawa jest fajna. Oczywiście trzymam swój równy poziom dna i mułu, a chłopaki grają dobrze. Kubo, jako ty, jako najbardziej doświadczony gracz w naszej bandzie, powiedz, gdzie jedziemy. Jadę do miasta, bo ja tam zrobię ciężki i mam ciało pełne spraw, wyjedzie się, to się nie na zielono. Nie zrobię się. Też nie pamiętam tej mapki, ale to w sumie mnie nie dziwi. Wyjedziecie na jedynkę, dwójkę, trójkę, ja jadę na dwójkę. Chyba, że chcecie jechać. No, dobrze. Ej, no i ja zmieniłem. Ja jadę w inne miejsce. Ja jadę tutaj wodą do parku, jak kolega. Ale fajnie. Ty jako jazda, wjeżdżam po schodach. Czy mi to generalnie nie robi różnicy, z kim się mierzę? Przebiłem skorpiona właśnie, haha, i co, łysa ci? Nie trafiam w nic. Uszkodziłem te 25. Chodźcie tutaj, dziady. Ale nic nie widzę, oni tam się pochowali w krzakach. No to czy to miasto? Nie, dziękuję. Jest OI, ale nie mam chyba w co w niego strzelać jak. Myślę, żebym trafił. Nie przebito pancerza. Kogo? W OI. No ja tam strzelam, no. KW-85 na przykład teraz. Ale nie przebijam. Jakiś defender mnie zwalił. Jacek, ty żyjesz? To dlatego mnie zabił. Tylko dlatego. Ale teraz ma konkurenta, to
Jak się nazywa? Się jeszcze schował za budynkiem. Gdzie on tym czołgiem powinien być na tej chwili? Bo to jest taki niepokój czołg. Tak tego nie skapuje. Pan Tega śmiesznie gra, bo się schował w tym... w takim tunelu pod wiaduktem. Ale kolega z WZ-121FT przywalił. Aż dupa zabolała. A Jacek Kogdepaczek stoi, niewzruszony. Nic go nie rusza. Brawo Jacek, brawo, zachowałeś 8000. To proponuję zagrać znowu 14 TP, bo to przecież polskie, maginowane przez Rosjan, więc musi być świetne. To dobra, ja użyję trochę wolnego expo, kupię jeszcze jedno lepsze działko. To co? Jeszcze Jacek, wszyscy, dobra. Naleję sobie, słuchajcie, kolki Pepsi w sumie. Pepsi pił, to polecam. Polecam markowy. Lokowanie produktu. Oj, dali mi tylko za to 100 tysięcy euro. No ale to ja tanio się nie sprzedaję, jak pudzian. Gdzie jedziemy? Ja jadę na To jedziemy tam, idziemy na dziewiąteczkę, na zorowaczkę, przyjaciele. Dlatego byłem taki cwany, żeby tam jechać, nie? Jaką to masz lufę, Jacek? Tą najlepszą, czy jakąś inną? Podstawową. No, mięczaki, tylko ja mam najlepszą lufę. No, w sumie tak to już jest, że ja mam najlepszą lufę, a wy macie gorsze, no ale cóż. Bo nie chciałem cię uszkodzić, ale że ty mnie uszkodziłeś, to ja tobie też musiałem przeszkodzić. No nie będę przecież strzelał byle gdzie, nie? Się przegaziłem, bo tutaj cień tego, cień samolotu. A to przecież nie ma samolotów. Czemu ja muszę zawsze wjeżdżać na przykład na jakiś czołg szóstego tieru, jak mam czwarty? Leo, why? Aha, super. Jeszcze ciężki przede mną. Kurde. Muszę się schować. Ja to teraz zostało mi 31 HP, ja sobie mogę postrzelać, ewentualnie będę w ptaki. Może jedzie.
Jeszcze go nie przemiłem. Ekstra! Juhu! Życie. Co za życie, jak w Madrycie, słuchajcie. Teraz, co byście chcieli? Ach, jakieś inne tiery na pewno. Dobrze, to wybierajcie. Co tam byście chcieli? To teraz dla odmiany to. Takie dobre. No, ja wiem, bo widzę te czołgi. Chociaż dużo mniej. Wszystkie nasze. Każdy jeden mój jest miękki. Ale mi nie liczysz, tak? Jak idziemy, koledzy? Rozdzielamy się. Ja nie wiem, jak pan włożył. No nie. Jak śmiesz? Jedziemy tanim. Oczywiście. Będziemy osłaniać. No na tym polega na tym polega granie w plutonie, no że się jedzie razem i się osłania, tak? Tak. Tak. Ale nie do końca nie tej koncentruje się z tego. Ale my nie do końca nas trujemy. No pytanie, kto jest naszym sojusznikiem? No to tak właśnie gramy od początku, a tak nie jest? Myśliwiec pana, ja! A, czołgi mam szukać w czołgi. Widziałeś Kuba, ten myśliwiec, co był zestrzelony, ale mnie ma ekstra to wygląda. Wiesz. Nie, bo jak on wyjedzie, to ty go zabijesz. Warto, bo oni celują we mnie. Tylko chcą chyba objechać, wiesz? Bo oni tam z lufy skręcali. Wylatujemy T71 akcję. Razem? Leć do przodu? No nie, zaszczeli. Dobra, ja już mam użyć. Ach, nie trafiłem. Ej, mieliśmy trochę z lepsze czuł. Ale graliście jednego mniej. Aha, jeden na tym do kołpa. Ale wiecie kto, wiecie, że... Może być. Słuchajcie, mi jest obojętne, którym czołgiem zginę. Czy to
to będzie szóstka, piątka czy czwórka, to przecież żadna różnica. Tak. Czemu jestem niebieski? No taki sobie wybrałeś? A, bo w ciebie strzelałem, no tak. Ale to... To dlatego, że miałeś takie dobre maskowanie i wyglądałeś jak czerwony. Opylało się to 700 na maskowanie wydawać, no. Gdzie jedziemy? Ja stoję na kawie. Ja też. Ja tu masz leżam, bo tak nie. Zakładź, nie zginiesz ostatni? Przedtem nie było, jeżeli. Dobra, jadę. Bez wygłupów, to jest poważna męska gra, a nie jakieś popierdółki. Aha, bo jedziecie na to. A gdzie mamy jechać? Nie, bo ktoś tak to zrobił, żeby tak jechać. To gdzie mam jechać? Ja tam pojadę, powiedz. No do Gąstkona, tak? Nie wiem, bo albo się jedzie tam patrzeć na KJ1. Nie, ale za Jackiem. No nie jest lepiej, bo już mi gąsienicę ściągnął. Za późno. A Jacek już w garażu. Tak. Nie, tak nie wychylaj, tak żebym po prostu widział. No Jacek już nie wychyli, wiesz? To Marek, do ciebie ten. A ty masz na tego Kumela B przebicie? Mam. Idealnie oczekuję. Podświetlić? No teraz nie widzę, teraz mam ją przez. Ale tak, żebyś nie trafnął oczywiście. Tam to jeszcze jednego gościa masz. ALL wyświetlić. No tu nie będę miał. To może w SUSTO? Będziemy. Oglądamy twoją lufę. I na tym, na tym nam minie cały odcinek, na oglądaniu lufy Kuby. Włączymy Huba, żeby było bardziej realnie. Czekamy, ja jedzie. Po prostu Kuba poczuł się ważny. I chce walnąć popisową artylerią. To chyba nie będzie kolejnej bitwy. Kuba chyba sobie nie żartował. Hehehe.
wepchnij go na niego. Kuba chce chyba banę zarobić. A ładujesz, tak? Z przyłożenia. Kuba, ale czemu twój czubek utkwił w jego górze wydechowej? Ty, ale fajnie, bo go zapaliłeś przy okazji. Dobra, to proponuję jeszcze raz czwarte tiery. No dobra, no to my z Jacką możemy jeszcze jeden odcinek. To Kubuś, pożegnaj się. Znaczy jedną bitwę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jacku. No już jestem. Wybieraj czołg. Wiadomo, który. I to będzie, słuchajcie, ostatnia bitwa w tym odcinku. Mam nadzieję, że będzie trwała dłużej niż 10 sekund. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, to najlepsze niby działo w tym czołgu, ale też jest lipne. Ja nie mam ekstra. No i to moja znienawidzona mapa, chociaż w sumie wszystkie są dla mnie znienawidzone, ale to najbardziej. Gdzie jedziemy, panie przyjacielu, kolego? Schowacz się gdzieś. Nie, pojedziemy gdzieś walczyć. Ale gdzie? Dobra, jadę za tobą. Będę cię wspierał. Zupełnie dla odmiany jedziemy z Kubą walczyć. Z Jackiem. Przepraszam. Gdzie? Co za typ? Ale mam przestrzał antyniego pomarańczowego. Dawaj, pancerz, wagon, jedziesz. Oczywiście nie trafiłem. Nie trafię tak. Trzeba zmienić pozycję, bo tu nas widzą. No, jeden na KW2. Jestem zajebistym prograczem. Wow, hetsek, no to ładnie. No to powiem, Jacku, że jako ostatnia bitwa to nam zostaje ciebie oglądanie, więc skup się. Jacek, ale ty strzelaj w tego czerwonego. No, strzelałem. Tylko, że mój był... Uważaj na budynek, uważaj. Dobrze. Dobrze, to się pożegnaj się. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie. Ja też wam pięknie dziękuję. No to były dwa odcinki komedii.
czyli Markowy w czołgach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej.